Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Psalm 5. Poranna modlitwa o pomoc Pana. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 30 maja 2001 roku. Usłysz, Panie, moje słowa. Zwróć na mój jęk uwagę. Na też słuch na głos mojej modlitwy. Mój Królu i Boże, albowiem Ciebie błagam, o Panie. Słyszysz mój głos od rana. Od rana przedstawiam Ci prośby i czekam. Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość. Złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę. Nieprawi nie ostoją się przed Tobą, nienawidzisz wszystkich złoczyńców, zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce wejdę do Twojego domu. Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, przejęty Twą bojaźnią. O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości na przekór mym wrogom. Wyrównaj przede mną Twoją drogę, bo w ustach ich nie ma szczerości. Ich serce knuje zasadzki. Ich gardło jest grobem otwartym. A językiem mówią pochlebstwa. Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce wejdę do Twojego domu. Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, przejęty Twą bojaźnią. Ukaż ich, Boże, niech staną się ofiarą własnych knowań. Wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni. Buntują się bowiem przeciwko Tobie, a wszyscy, którzy do Ciebie
uciekają się. Niech się cieszą, niech się weselą na zawsze. Osłaniaj ich, niech cieszą się tobą. Ci, którzy imię Twe miłują, ja zaś dzięki obfitej Twej łasce wejdę do Twojego domu. Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, przejęty Twą bojaźnią. Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce wejdę do Twojego domu. Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, przejęty Twą bojaźnią. Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Otoczysz go łaską jak tarczą. Otoczysz go łaską jak tarczą. Słyszysz mój głos od rana. Rano przedstawiam Ci prośby i czekam. Te słowa sprawiają, że psalm 5 jawi się jako modlitwa poranna i dlatego znajduje zastosowanie w liturgii jutrzni, pieśni człowieka wierzącego na rozpoczęcie dnia. Zasadniczy ton tego błagania znamionuje napięcie i lęk przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami i utrapieniami. Przenika go jednak ufność pokładana w Bogu, który zawsze gotów jest wesprzeć wiernego mu człowieka, by nie upadł na drodze życia. Nikt poza Kościołem nie ma takiego zaufania. A święty Augustyn, zwracając uwagę na tytuł poprzedzający psalm, który w wersji łacińskiej brzmi „Tej, która otrzymuje dziedzictwo”, wyjaśnia. Chodzi więc o Kościół, który otrzymuje dziedzictwo życia wiecznego za pośrednictwem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, także posiada samego Boga, łączy się z Nim i odnajduje w Nim swe szczęście, zgodnie z tym, co napisano. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Jak często dzieje się w psalmach błagalnych kierowanych do Pana, by uzyskać uwolnienie od zła, także w tym psalmie występują trzy postaci. Najpierw pojawia się Bóg, dominujące Ty, psalmu. Do Niego zwraca się z ufnością modlący się człowiek. Złym przeczuciom zapowiadającym dzień trudu i być może niebezpieczeństw przeciwstawia niezachwiane przekonanie, że Pan jest Bogiem konsekwentnym, surowym wobec niesprawiedliwości, dalekim od wszelkiego kompromisu ze złem, bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość. Przed obliczem Pańskim przewija się długi szereg złych ludzi. Nieprawy, złoczyńca, kłamca, podstępny, żądny krwi.
On jest Bogiem świętym i sprawiedliwym. Opowiada się po stronie tego, kto idzie drogą prawdy i miłości. Przeciwstawiając się temu, kto wybiera drogi prowadzące ku cieniom, Szeolu. Tak więc wierny nie czuje się samotny i zdany na samego siebie, kiedy wchodząc między ludzi i w gąszcz codziennych spraw musi stawiać czoło światu. W wierszach 8-9 naszej porannej modlitwy druga postać, człowiek modlący się, nazywa siebie ja i ujawnia, że cała jego osoba oddana jest Bogu i oczekuje obfitości Jego łaski. Jest pewien, że bramy świątyni, czyli miejsca komunii, bliskości z Bogiem, zamknięte dla bezbożników, są przed nim szeroko otwarte. Wchodzi do niej, by napawać się pewnością Bożej opieki. Podczas gdy na zewnątrz zło szaleje i odnosi pozorne i krótkotrwałe triumfy. Poranna modlitwa w świątyni daje człowiekowi wierzącemu siłę potrzebną, by stawić czoło jakże często nieprzyjaznemu światu. Sam Pan poda mu dłoń i poprowadzi go ulicami miasta, a nawet wyrówna przed nim drogę, jak mówi psalmista, posługując się prostym, ale wymownym obrazem. W oryginale hebrajskim ta spokojna ufność wspiera się na dwóch pojęciach. Z jednej strony miłosierdzie lub wierność, a z drugiej sprawiedliwość lub zbawienie. Są to słowa typowe, których używa się, by sławić przymierze, łączące Pana ze swym ludem i poszczególnymi wiernymi. Wreszcie na horyzoncie pojawia się mroczna postać trzeciego uczestnika tego codziennego dramatu. Są to nieprzyjaciele, ludzie źli, którzy występowali już w tle w poprzednich wersetach. Po ty, Boga, oraz ja, człowieka modlącego się, pojawia się teraz słowo oni, wskazujące nieprzyjazną masę, symbol zła w świecie. Ich fizjonomię określa zasadniczy element komunikacji społecznej – słowo. Cztery elementy – usta, serce, gardło i język – wyrażają skrajne zło ich postępowania. Ich usta pełne są nieszczerości. Serce nieustannie knuje zasadzki. Gardło przypomina otwarty grób, który pragnie jedynie śmierci. Natomiast język, choć mówi pochlebstwa, jest pełen zabójczego jadu. Po naszkicowaniu tego gorzkiego i realistycznego portretu człowieka przewrotnego, zagrażającego sprawiedliwemu, psalmista prosi o karę Bożą w wersecie 11, który chrześcijańska liturgia opuszcza, aby być w zgodzie z nowotestamentalnym objawieniem miłości miłosiernej, dającej nawet złemu człowiekowi możliwość nawrócenia. Przedstawiwszy ten mroczny obraz grzesznika, modlitwa psalmisty dochodzi do finału, pełnego światła i pokoju. Człowieka wiernego Panu ogarnia spokój i radość. Rozpoczynający się dzień, nawet jeśli przyniesie wierzącemu trudy i niepokój, będzie zawsze opromieniony słońcem Bożego błogosławieństwa. Psalmista, który zna do głębi serce i sposób działania Boga, nie ma żadnej wątpliwości. Ty, Panie, pobłogosławisz sprawiedliwemu, łaską okryjesz go jak tarczą. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a mal.